Millennium mieli trzecie uderzenie. Jest dzisiaj niedziela. Chcieliśmy dostać się po rusztowaniach do środka z lewej strony, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że dzisiaj będą pracowali robotnicy. Jak widać, pracują. Muszą sobie dorobić overtime'ów trochę, od godzin. Ale przeszliśmy teraz z prawej strony i być może widzę, że tu teraz postawili też rusztowania. Będzie możliwe da się tędy dostać się do środka. Tak, tutaj była ostatnia. I tam już się coś dzieje. Tam coś się dzieje. Niesamowita sprawa. Udało nam się zajmować drabinę robotnikom. I wejdziemy prosto po niej na górę. Masakra. Dobra. Idę. Wchodź pierwszy, będę cię kręcić. Co? Wchodzisz? Dobra. Dobra, no coś, no. Takie życie. Wyobraź sobie, że jesteś strażakiem, idziesz ulatować jakąś niewiastę. Urban Explorer. Industrialnych. Dobra, teraz pora na mnie. Tu jest zajebiście. Wchodzimy. Asbestos Rider się wspina. Bądź ostrożny. Dostaliśmy się. Jesteśmy na Millennium Mill. Zawinęliśmy drabinę robotnikom. Nie wiemy, czy są w środku, czy nie. Jesteśmy na... Dostaliśmy się tą drogą tutaj. 8 metrów nad ziemią. Wspinaczka. Potrzebujesz rękę? Miał. Spokojnie. Jesteś. O, patrz stary, jak to kurwa wygląda. O, fuck me. Nie wiem jak zejdziemy, ale stary, to jest po prostu tutaj boskie. Jeszcze mi serce kołacze. Ale mi serce bije. Nie wiadomo, na czym wzrok skupić. Uważaj na dziury, pod nogi uważaj. Fire exit. I trzeba uważać na azbest. Spełn azbestu dookoła. Eternitu, co bym na lasku. Drwiana podłoga, o kurwa, to jest jakaś przygnita. Ale schiza, uważaj na nogi, wiesz co? Badaj grunt. Co? Uważaj na nogi, badaj grunt. Jakieś tasetki. Nie. O kurczę. Trzeba świecić. Z którego roku? 81. Nie pierdol. O jezu, tak. Zobacz jaki młody ten książę. Nie tłucz się kurwa. Uważaj na mnie. Jakie zapiski tutaj są. Dokumenty.
co? Drzwi zamknięte. Exit. Fire exit. Idziemy dalej. Jest grubo. Ho, ho, ho. Nic. Możliwe, że zginiemy nawet. Tam niżej jest po prostu piętro jakieś kolejne, czyli nawet jakby się zleciało. Chodź tu zobacz, o kurczę. Mocno. Przepraszam, nie zejście na dół po tej drabinie, ale cóż. Co zrobić? Ale ruina, nie?
podłoga się porozpadała. Masakra. Ale widok. Chciałeś? Biedy można było tędy wejść. Mówię, od biedy można by tędy. Ale są schody dalej. Są te drzwi, Tomek. Ale tu jest niebezpiecznie. Są te drzwi. Marzyłem, żeby w nich stanąć. Że ja się spełniają. Ale dziura. Nie no. Kolejne piętro. Musimy jeszcze wyżej. Jesteśmy już bardzo wysoko. Królewsko wysoko. Największa schiza, jak na zajebą drabinę. To jest
stąd nie wydostaniemy. Ale ja w ogóle... O, tu jest fajnie, chodź zobacz. Pomieszczenie socjalne. W karty grali. O kurwa, drzwi na zewnątrz. Fire. Pięty ostro. The Last of Us. Ale tu jeszcze kolejne piętro, kolejny stage, etap. Piętro trzecie, zdobyte w lecie. Smród i rupiecie. Lęk wysokości się wzmaga. O kurwa. Jakie tutaj. Śruba. I tam jest woda. Kurczę. Pasy zostały klinowe całe. Kolejne gołębi. Miejsce opuszczone przez człowieka. O, żeż mordę. Wszystkie poprzednie piętra na dół. O kurwa, nie. Muszę się z tym wycofać. Idę stąd. Ale tam jest schiza. O, człowieku. Idź tam zobacz. To wszystkie poprzednie piętra. Przekrój w dół. Weszliśmy właśnie na przedostatnie piętro. Tutaj było ciężko, bo nie ma schodów. Trzeba było improwizować, skakać. Tu żabka po kwiatkach. O, ale przegniłe. Ja pierdzicę. Okrutne miejsce. Kończy mi się miejsce na karcie. Nie musiałem z telefonu nagrywać. No. Panie. Nie ma to tamto. O, zobacz, jesteśmy przy patefonie. O kurwa. Zobacz. Jestem patefon, no. Ale jaja. Obsrana przez gołębie. Jezus. Ale tu gołębiarnia. O, tu jest przepiękny widok. Patefon. A to dziadostwo jest jeszcze wyższe tam.
A jesteśmy już dosyć... Bo jesteśmy bardzo wysoko. Niebezpiecznie. Budynek został zamknięty. Jest w stanie fatalnym. Deszcz niszczy drewno. Drewno gnije. Powstają ogromne dziury w podłodze. Wchodzimy po tego typu schodach, aby dostać się na samą górę budynku. Proszę zobaczyć, jak wyglądają stopnie. Tutaj jest mój towarzysz, Asbestos Rider, całe kazowości. Proszę bardzo, niesamowicie to wygląda wszystko. Dostanie się do budynku jest mega trudne, ale osiągalne. Tylko dla hardkorowych ludzi, którym ja nie jestem. Proszę zobaczyć w dół. Jest jeszcze drabina, po której dostaliśmy się. Pożyczyliśmy ją od tutejszych robotników, którzy pracują tutaj nad usunięciem azbestu, który jest bardzo szkodliwy dla środowiska, dla ludzi. Okej, co my tu mamy? Proszę. Wszystko się zachowało. Aż tutaj jest pięknie. I mega niebezpiecznie. Lepiej omijać takie miejsca. Z daleka chcę wam zobaczyć. Chcę pokazać, przepraszam, jak wysoko tutaj jest. Wow. Shit. Proszę bardzo, co może nawet tutaj wypełzać z podłogi? Drzewka. Wyjście pożarowe, proszę bardzo. Chyba jesteśmy na przedostatnim piętrze. Nie, jesteśmy na ostatnim. Oj, ale to jest wysoko. Ha. Szczerze, jakieś 40 metrów, 45 metrów, tak mniej więcej, myślę. Gołąbki. Mają tutaj fajny wlot. Niestety wandale przez ostatnie kilkadziesiąt lat zdewastowali to miejsce. Tutaj jest bardzo ciekawie, bo za chwilę przerwę film i spróbuję się tutaj dostać, bo tutaj to bardzo ładnie wygląda to wszystko, ale oj. Dziurawa podłoga dookoła. Proszę zobaczyć. Pełno fajnych jakichś przełączników, zegarów. Cały sprzęt. No ale niestety nie ma na czym stanąć. Znaczy może da się po tych stelażach tutaj łączących, ale to jest... Dziękuję. Nie próbuję. Tak. Proszę bardzo, tu jest mój sprzęt.
rybie oko ze statywem, którego nienawidzę, bo jest bardzo ciężki. O, tutaj coś mamy. Bardzo ładne jakieś przełączniki, zegarki. Brighton, England. Co my tu mamy? Manufacturers. Tutaj, proszę bardzo. Naprawdę trzeba uważać na każdy stopień tutaj, na każdy krok. Jesteśmy na wyjściu przejścia pożarowego. O kurde. I tam się na dach idzie. Jesteśmy na części, nie wiem czy to jest północna część tego budynku. Niestety ta niższa. Dam wam się dostać na dach. W jaki sposób? Szybko wam pokażę. W sumie chyba widzieliście na poprzednim filmiku, jak po jakich schodach wchodzimy. Tego typu schody, proszę zobaczyć. Coś takiego. No. Tu mamy tą piękną reklamę. Czegokolwiek została pięknie narysowana. Nie wiem w jaki sposób, ale super to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jest cały scaffolding, możecie widzieć robotników, którym pożyczyliśmy tą piękną drabinkę, po której weszliśmy tutaj, dostaliśmy się, dziękujemy wam ślicznie. A proszę bardzo, w oddali jeszcze nie widzicie, ale ja już tak, mamy London City Airport. Proszę bardzo, piękny pas startowy i lądowania, podejrzewam. Wow! No! Ile podejrzewasz metrów? 70, 60, 70 metrów nad ziemią. Tu właśnie jest w oddali, możecie widzieć samoloty oraz pas startowy. London City Airport. Mam lekki lęk wysokości i ciężko to przeżywam tutaj, ale adrenalina i emocje niezapomniane po prostu. Ho. Dobrze, jesteśmy na ostatnim piętrze, gdzieś w połowie było dojście do tego tutaj budynku, do którego też fajnie by było się dostać i go zwiedzić w jakiś sposób. Robotnicy cały czas są. Która jest godzina, Michał? 12? Pierwsza? 12. O! Mamy całe 3 godziny, ponad 3 godziny zachodu słońca. Coś pięknego. Reklama z bliska. Cały czas do niej wracam, przepraszam. W oddali są robotnicy, kolega tutaj, towarzysz mi, każe wracać, żeby się nie spalić. Dobrze, w takim razie się wracamy.
Chcesz dopadnie? Nie, ja nie idę pod. Dasz radę? Nie dam. Jak